Jotruś Pan i Piraci. Według powieści J.M. Barriego. Bill wyrusza na ratunek. Ale daliśmy mu łupnia! I to jeszcze jak! Nie zgadnijcie, kogo dzisiaj pokonaliśmy! Kogo? Kogo? No właśnie, kogo? Chyba nie jakiegoś pirata. Wątpisz w to? Tak się akurat składa, że kilku piratów udało mi się już rozłożyć na łopatki. Ty garanił Roberta Malinsa! Nie wierzę wam! To niemożliwe! Ja im wierzę, a ty jesteś zazdrosny, bo nie pokonałeś Malinsa. Ja? Ja zazdrosny? Chyba upadłeś na głowę. Nie upadłem na głowę. Zawsze chciałeś być prawą ręką Piotrusia. I nie możesz znieść, że jest nieotyka. Przestańcie, dajcie mi opowiedzieć, co się stało. Wepchnąłem go w cierniste krzew i biedak dostał kręćka. Pomóż mi go spłatnić, Bill, bo ten szaleniec jeszcze raz potopi. Klęcz, diabły. Odsuńcie się, bo was posieka na kawałki. Malins, uspokój się, nie poznajesz nas? To my, twoi kamraci. Chcemy ci tylko pomóc. Grzesz, diable. Puść mnie, bo ci czaszkę rozgubię na pół. No licha, co to za dzikie wrzaski? Na końcu Neptuna, co się tam dzieje? Panie kapitanie, biedny Malins został ranny w potyczce z tą bandą Piotrusia Pana. Rana nie była ciężka, ale zaogniła się i teraz nieszczęśnik ma wysoką gorączkę. Gada zupełnie od rzeczy. Precz, z drogi diabły rogate! Panie kapitanie, czort jest największym diabłem, jakiego znam. Odwiekła szatanie! Niedoczekanie twoje! Jak śmieszno, też rękę na swego kapitana! Ty ostatni niedorajdo! Piracie, siedmiu boleści! Zdejdź mi z drogi, szatanie! Precz diabły wcielone! Odejdźcie, ludzie dobry! Nigdy nie pokonacie mnie! Jakem Malins, zemszczę się! Będzie o jednego małkonia mniej! Jak pan może powiedzieć coś takiego? Żaden rzezimieszek na tej łajbie nie potrafi wspiąć się na reja jak Malins! To jest nasz sternik! Ja tutaj rządzę! Zapomniałeś? Od dzisiaj sternikiem jest David Jones! Robert Malins nie porzuciłby statku, gdyby nie kapitan Huck. Ja też muszę stąd odejść. Jak ja bym walczył z Malinsem, nie rzucałbym go na cierniste krzew. Inaczej bym go załatwił. Ha! Ciekawe, jakbyś sobie dał radę. No właśnie, ale Malins jest już załatwiony. Nie wierzycie mi? Nie o to chodzi, że ci nie wierzymy. Czy ty zawsze musisz powiedzieć, że zrobisz coś lepiej od każdego z nas? No bo tak jest. Udowodnię to. To chyba nie był najlepszy pomysł. Belzebuba, nawet po niebie żuwają diabły. Muszę zbawić swoją duszę. Wytłukę wszystkie diabły w tej okolicy. No, proszę, proszę. Kogo ja tutaj widzę? Bill? Pirat Bill? To ty? Zgadza się! Nigdy więcej już nikogo nie zobaczysz! Nie uciekniesz stąd! Jesteś w pułapce! Wcale nie uciekam przed tobą, ty diable! Malins! Robert, to ja, Billy! Nie poznajesz mnie? Wracaj do
demonie! Tam jest twoje miejsce! Już ja cię do niego doprowadzę! Stój! Nie! To ja, Billy! Chcę ci tylko pomóc! Szkoda, że chłopaki i Piotruś nie widzą tego. Stój tam i posłuchaj mnie. Uciekłem z wesołego Rogera, żeby ci uratować życie. Diabły! Przeklęte diabły! To Malins? Tak się za nim stęskniłeś, korsarzu? Czy ja wyglądam na pirata, mój drogi? Jesteś moim więźniem. Jak się tylko burza uspokoi, zawołam Piotrusia i... Przeklęte diabły! Wcześniej może złapałbym Malinsa. Malins jest strasznie chory. On zwariował. Zostaw go w spokoju. Zostałbym największym bohaterem Nibylandii. Ale głupiec tego chłopaka. Na szczęście nie zna się na węzłach. Z takich suków każde dziecko się wyswobodzi. O piekła! Będziesz się smażyć w oleju, diable rogaty! Już ja cię tam wyślę! Lecz stąd upiorze! Oddawaj moją szablę! Szatanie! Uciekaj, Malins! Grozi ci niebezpieczeństwo! Uciekaj! Nie mam wyjścia. Muszę to zrobić, jak ja mam być prawą ręką Piotrusia, a nie tyka. Puszczaj moją szablę! Ta szabla jest moja! Słyszysz? Robert Malins to pirat. To mój śmiertelny wróg. Muszę go pokonać. Albo ja go wykończę, albo on mnie. Malins! Ojej, odwróć się, Malins! Łatwo nie pokonasz pirata z wesołego Rogera, mały. Ale on jest moim wrogiem. To groźny zbój. Albo on pokona mnie, albo ja jego. Teraz musisz walczyć ze mną. Zobaczymy, który z nas wygra. Malins! Wstawaj, bo możesz mi się nim zająć. Przynajmniej zrobisz coś pożytecznego przed śmiercią. Już za późno na pomoc, nie tylko dla niego. Bill, my się tutaj żywcem upieczemy. Pirat nigdy się nie poddaje. Zapamiętaj to sobie. Szybciej! Musimy stąd wyjść! Jeśli będę musiał wyzionąć ducha, zrobię to na pokładzie statku, a nie w płonącym lesie. Popłyńmy tą rzeką! Może mi powiesz, co cię tak rozbawiło, co? Też byś się śmiał, gdybyś mógł siebie teraz zobaczyć. Szkoda, że ty siebie nie widzisz. W
wcale nie wyglądasz lepiej ode mnie, mówię ci. Musimy mu pomóc. Masz krzemień? Trzeba rozpalić ognisko. Nie mam. Inaczej wygaszę ogień. Twój kompan ze statku ma wysoką gorączkę. To co? Jeśli mu jej nie obniżymy, już nigdy nie wejdzie na pokład wesołego Rogera. Kłamiesz! Mówię prawdę! Gorączka to poważny objaw. Łatek miał kiedyś gorączkę. I co zrobiłeś? Dałem mu lekarstwo. To były takie specjalne jagody. Wiem, gdzie je znaleźć. Gdzie? Powiedz mi, no już! Niby dlaczego? Dlatego, widzisz? Ha, ale wymyśliłeś! Gratuluję! A jak znajdziesz jagody beze mnie, co? Nie martw się, jakoś dam sobie radę, ty mądralo! Akurat! A wiesz, jak wyglądają te jagody? Trzymaj się dzielnie, zaraz wracam. Ten chłopak pomoże mi znaleźć lekarstwo dla ciebie, albo rozpłatam go na dwie części! Precz, maro nieczysta! Odejdź ode mnie! Weź tę kosę! Nie zabierzesz duszy marynarza! Tu nie ma żadnej kostuchy, sterniku! Wracaj, ty zdradziecki psie! Pomóż mi uratować przyjaciela! Malins jest twoim przyjacielem, korsarzu, a nie mój! Ale jak ja Malinsowi nie pomogę, to kto mu pomoże? Nie zostawię go tak. Tylko ja wiem, jak go uratować. Wszystko będzie dobrze, nie bój się. Znajdę to lekarstwo. Na pewno. W takim razie chodźmy razem. Nie mamy czasu. Coś podobnego. Płakałeś? Nie zagaduj mnie, żebym cię przeszył tym na wylot. Pomyliłem się. To nie łzy, tylko krople deszczu pod okiem. W drogę! Nazbieramy jagód. Dlaczego wróciłeś? Piraci są naszymi wrogami, ale tylko podczas bitwy. A to nie jest bitwa. Gdybym nie wrócił, Malins by umarł, a ja tego mu nie życzę. Raczor? Tak? Opowiedz mi o swojej bandzie. W mojej bandzie jest tak jak w fajnej rodzinie. Wszyscy troszczymy się o siebie. Każdy dzień jest dla nas wielką przygodą. Co wieczór Wanda czyta nam jakąś cudowną baśń. Czyta wam na dobranoc? A co wam czyta? Opowieści o rycerzach, piratach, królach, bohaterach i wiele, wiele innych ciekawych historii. Chciałbym usłyszeć te historie. Biedny kaczor pewnie przemógł do suchej nitki. To był jego pomysł. Czy ktoś kazał mu tam iść? Do końca życia byłbym rozbitkiem na bezludnej wyspie, ale u jej wybrzeży zjawił się wesoły Roger. W ten sposób znalazłem sobie nową rodzinę. Tak mi się przynajmniej wydawało. Okazało się, że tylko Robert Malins był moim przyjacielem. On mnie nauczył wszystkiego, co powinien umieć pirat. A teraz umiera. Nie umrze, zobaczysz! Uratujemy go! Niewdzięczny znajdek zbiegł ze statku! Ja mu pokażę złapać wotra, obędrzeć ze skóry i powiesić na najwyższym maszcie! Proszę wybaczyć, panie kapitanie, ale ten majtek nie uciekł. On tylko chciał pomóc swojemu przyjacielowi Malinsowi. Nie mów mi o tym pomyleńcu, który miał czelność podnieść rękę na swego kapitana. Tak! Złapiemy obu uciekinierów i powiesimy na jednym maszcie. Jak kukły będą dyndać na wietrze. Swii! Spuścić łódź na wodę! Te jagody. To najlepsze lekarstwo na gorączkę. Szybko, daj mi je. Uważaj, ostrożnie. Widzisz, jak łatwo jest gnieść? Ruszać się, biwoki! A łódź mam pchnąć jak błyskawica, bo was rzucę rybą na pożarcie. Uragan jest coraz silniejszy. Piotrusiu, nie mamy już siły lecieć pod wiatr. Ale nie lecimy. W ogóle się nie rusza. Ja mogę lecieć. W
Wyciśnij sok wprost do jego ust. Bill? Bill, to naprawdę ty? Do 100 000 piorunów i beczek śledzi! Co my robimy w tej jaskini? Oto Robert Malins! Nareszcie jest z sobą! Możesz ze mnie pasy drzeć, Bill! Ale nie wiem, skąd się tu wziął ten chłystek! Żeby nas zgładzić! Wolnego, Malins! Jak jesteś taki krewki, to najpierw walcz ze mną! Piraci! Biegną stamtąd! Uwaga, dzieciaki! Wróg z prawej burty! Do ataku! Czekam na was! Na piratów! Ha-ha! Popchnął mnie na cierwisty krzew! Trochę ci przeszkodzę, panie Malins! Broń się, kapitanie Ladaco! Ja masz ty się! No i co teraz zrobimy? Też powinniśmy walczyć ze sobą. Jeśli dołączysz do piratów, będziemy po strachem 7 mórz. A jeśli ty przyłączysz się do nas, będziesz miał rodzinę. Piraci to piraci. A my walczymy z piratami. Zaraz ustaniesz. Właśnie, a my walczymy z wami. Dlatego musimy się teraz rozstać. Dosyć tego, dzieciarnia! Zaraz wam pokażę, gdzie raki zimują! Piotrusiu, jestem z wami! Takim dołożymy, że popamiętają to na zawsze! Czy to znaczy, że złapałeś nie tylko Billa, ale i Malinsa? Nie wiedziałem, że z ciebie aż taki bohater!
prawdę mówiąc, to wszystko trochę inaczej wyglądało. Tak naprawdę to my... nawzajem się złapaliśmy. Nieważne, kto kogo złapał. Ważne, że przeżyłeś. Nawet nie wiecie, jak się bałem. Nie wierzę własnym uszom. Kaczor przyznaje się, że... się bał? Nie. Wszyscy wiedzą, że Kaczor to największy zuchwalec i chwali pięta w całej Nibelandii. Ej, nie! Przestańcie! Nie ostrożcie mnie! Już nie chcę być prawą ręką Piotrusia!